Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek XCOM. No i dobra, robimy. Zaczynamy od misji Exalt. Wysyłamy drużynę. Rozpocznij misję. Malinowski. Wojtas Remix. Tomko Zord. No chyba spoko. Ostatnio było całkiem nieźle. Z tym, że przydałby mi się. Aha. Tomko Zord teraz będzie miał. A ile mam kasy? 27. A ile? Ciężki laser. Zróbmy sobie jeszcze jeden. Za 12. Dobra. Tą Kozorda sobie też wyposażymy w to. Opłaca się brać dwóch grenadierów na tą misję. Można ich nasuwać. Okej, tak sobie zróbmy. I co on miał mieć? To. Tak. Szybka strefa zagrożenia. Co to daje? Większe pole rażenia przy gwożdżeniu i wszystkich ataków rakietowych o 2 pola. Super. Szybka reakcja. Jeśli żołnierz był w trybie wartej, trafił pierwszym strzałem reakcji. Dobra, trzeba pamiętać, że on ma wartować. No dobra. Prawie wszyscy uzbrojeni w lasery. A dobra, to jeszcze raz klikam. I rozpocznij misję. Jednemu z naszych tajnych agentów prawie udało się dostać do sieci przekaźników Exalt, nim w okolicy pojawiły się siły wroga. Jeśli chcemy zdobyć te dane, uderzeniowy jeden musi chronić agenta włamującego się do pozostałych przekaźników. Jeśli stracimy tego człowieka, nie zdobędziemy żadnych informacji. Okej. No, czyli to jest tak jak ta. Nie poprzednia, tylko jeszcze wcześniejsza misja. Dobra. Najpierw ruszymy się drużyną i szybko ciśniemy do Temer. No dobra. Mamy ich. Proszę się tu ładnie ustawić, właśnie. Tomko. O, jednego nie sięgnę, kurczę. To niedobrze. A jak tu jest z celnością? 81. Spoko nawet. A jak ja będę miał? 74, 64. Najgorzej będzie trafić tego. Ale... Dobra, niech ten mecz rozwali pierwszego. A on go nie rozwali. Zostanie mu trochę. Tego jestem w stanie rozwalić tu, jednym strzałem. Trochę jest za daleko. Nie szkoda rakietę marnować, bo... Może... Zaraz. Może jednego tam jakoś... No nie, nie mam opcji, żebym go sięgnął. Nie. Dobra, to zróbmy inaczej w takim razie. Spróbujmy ich tu jakoś ostrzelać. Tu się ruszmy tą Kozordem, czy bliżej. Spróbujmy tu. Dobra, widzi. Tego i tego. Teraz ruszymy się też remiksem. Może granat jakiś
Kurczę, też trochę słaba pozycja. Dajmy remixa tu. Dobra, widzi jednego. Tego. Granat nic tu też nie poradzi. Wojtas. Może by tu. O, pięknie. Tego by załatwił. Czyli tak. Aha, tego by go ranił. Ale może będzie krytyk. Dobra, zacznijmy od Wojtasa. Dobra, załatwione. Teraz za 64 tylko widzi tego. A ten widzi tylko tego. Niedobrze. Źle się ustawiłem nimi. Dobra, ale możemy tego pierwszego rozwalić. Dobra, wal. No, źle zrobiłem. No, ale nieźle. Prawie załatwiony. Kurczę, źle zrobiłem. Remix powinien wartować, kurde. Znaczy, Tomko Zord. Robimy tak. Dobra. Tego wykończ. Z pistoletu. Co to miało być? Cholera. 90%. Dobra, i ty rób wartę. Bo to? Nie, to jest ciężko. Dobra, warta. Jeszcze kolos mi został. Gdzie tu się nim bunkrować? Chyba tu gdzieś. O, widzi tu. Ale nie będzie miał zasięgu. Dobra, warta. O, flanku. A trzy? No tu, w co ty? O, no już lepiej. Dobra. Dobrze. O, się uleczają. Dobrze, coś granatem potraktujemy. Remiksowym. Kurczę, no. Nie wiem, czy dorzuci. Dobra, ale to chyba tu go ustawię. Próbuję tu. Nie dorzuci. Słabo tu. Trzeba było chyba walić rakietą. Tylko zaraz dodamy to i zrobimy ją mu wartę. O Jezus, tam będzie się przestawiał, no. Kogo widzi ten? Trochę jest odsłonięty. Dobra.
Tego widzi za 70, go wykończył. I tego też 70. A Remix mógłby tu, TMR mógłby tu podjechać i gościa załatwić. Dobra, rozwalmy tego. Tylko czy ja tu dobrze stoję? Źle. Tu podjadę chyba. No, nawet lepiej teraz. Dobra. Temerem bym się ustawił tu i załatwił tego. No, tylko weźmy go teraz tu ładnie załatw. No tak, nie był to krytyk, więc trochę słabo. Czy widzi tego? Nie ma zasięgu. Dobra, trzeba podjechać bliżej. Nie ma zasięgu jeszcze. Dobra, tu muszę nim robić wartę. Co widzi ten? Ten może załatwić. Jeszcze został mi Remix. Przygwoździmy tego, przepraszam. No niedobrze mi to wyszło wszystko. Dobra, walę tu. 79. No, spróbuj go załatwić. Dobra, udało się. No i teraz... Terroryści... Fuck. Z rakiety dostałem. Okej. Wojtas został. Dobra. Przeżyjemy. A tak, zacznijmy od... Nie, na razie jeszcze tego nie wyłączę. I Temer i Wojtas dostali. Dobra, co ja będę widział z tej pozycji? Pięknie. Tego i tego. Mówię, czasem muszę się wycofać. I się uleczyć. Dobra. Załatwmy tego z pistoletu, najbliższego. Tylko rozwal go. Dobra. Podejdziemy tu, tą kozordem. Robimy wartę. Teraz Remixem. Gdzie jest Remix? Tu.
Robimy wartę. I kolosomem podjedziemy tutaj. Nasz agent może rozpocząć włamanie. Musimy tylko. I zrobimy wartę na razie. Bo trochę jestem jeszcze za daleko od niego, tu zrobimy wartę. Tufem. O, dobrze. Muszę sobie kupić i zrobić te snajperki laserowe. Dobrze, Tomko zatrafił. Wykrywamy nowe kontakty zmierzające ku aktualnej pozycji uderzeniowego 1. Pięknie. Ok. Teraz możemy zrobić tak. Wyłączyć to. I zwiać. Tutaj chyba. Teraz musimy znaleźć pozostałe przekaźniki i włamać się do nich. Tu jest jeszcze jeden, tak? Tu jest jeszcze jeden, dobrze. Teraz muszę się jakoś tak przesunąć temerem. Zaraz, teraz. Najpierw podsuńmy się tą kozordem. Tak, żeby znaleźć tego drugiego. Kurde, nie ma. Warta. Temera trzeba uleczyć. A gdzie ja dojadę? Wojtasem. Chyba się nie uda w tej turze. To zróbmy tak. Wartę Tamerem tu. A Wojtasem podjedziemy tu. I w następnej turze coś wykombinujemy. Dobra, teraz tu, czyli ja. Przestawmy się tu i przeładuję. Remix musi też przeładować. No i dobra, i papa. No, kurde, jeden mi został. Dobra. Tamara, dajmy tu. Czy ja wartuję pistoletem? Chyba nie. Kurde. Nie pistoletem. Karabinem wartuj. Wojtas, weź go ulecz. Tu musi stanąć. Dobra. Ja wartę robię. I remix ma jest przeładowany. Trzeba tu remixem jakoś pozycję zmienić. Dobra, na razie niech stoi. Tą kozorki musi się wycofać i przeładować. Tu. Okej. Dobra.
kolos tutaj. Dobra. Dobra, załatwiony ten. Okej. Teraz tak, Wojtasa dajmy tu. Wojtasem to muszę przeładować. Dajmy go tu i przeładuję. Tufa dajmy tu na górę. Powinien ładnie nasuwać do wszystkiego dookoła. Teraz remiksa, cholera jest. Remiksem polecę aż tutaj. I temerem muszę się ustawić tak, żeby... Tu dajmy kolosa. Temerem przestawię się tu. Czy gdzie? Tu jest dobra osłona. Ale kurde, nie będę mógł strzelać. Dobra, dajmy go tu. I został jeszcze Tom Consort. Damy go tu i przeładujemy. Jest jeszcze trzech gości, o ile się nie mylę. Do czego ty strzelasz? A, do drzewa. Spoko. Pojawiły się posiłki Exalt. Dobrze, jestem na to przygotowany. Wyłączymy sobie to. Mamy dane Exalt. Teraz musimy doprowadzić agenta do strefy ewakuacji. Cele uaktualnione. Może to jest dobry pomysł, a nie, może przywalić z rakiety. A, dobra, ja też mogę przywalić z rakiety. Róbmy z granatu użytek. Dobra. Teraz co widzi tu? Widzi tego i widzi tego. A czy mógłbym na przykład ustawić się tu i oddać strzał? Pewnie nie. Zresztą który tu ma rakietę? Ten nie ma, to jest snajper. Ten też nie ma. O, może to jest dobry pomysł. Jeszcze będzie schowany za tym samochodem, tak. Dobra. Widzi tylko tego. Fuck. Dobra, no to wal do niego. Chyba, że gdzieś jeszcze zwiać tu do środka, kurde, nie mają rakiet w sumie. Nie, no dobra, wal. Jeszcze mam Temera. Okej. Wojtas jeszcze jest też. O! Tylko tu pewnie nie będzie widział, ale tu będzie widział. O, tak.
Tak jest. Ach, tylko za 60? Fuck, niedobrze. Wolałbym... O tego zabiję. Wolałbym chyba w tego walnąć. No, bo tu temer słabo widzi. Podjechać tu temerem. Albo tu. Dobra, walmy do tamtego daleko. Dobra, załatwione. I teraz temerem. Tu. Zrobimy strzelanie w biegu. Podjedziemy tu. I go rozwalimy. Z pistoletu nawet. Tylko za 74. Jeszcze miał Wojtasa, który będzie mógł to pieprzyć. Robimy tak. No trzech nie sięgnę. No tak. Oh fuck. O, przeładował. Ja się wycofuję. Ten się też wycofuje. Dobrze. Okej. Okay. Czy mi ładnie się udało? Dobra, teraz tak. Spróbujmy temerem tutaj ściągnąć ostrzał na wszystko, co się da. A, to jest kolos. Kurde, ale jestem cieć. No dobra, wykończ tego. Teraz temerem. Słabo widzę. A tu fem. Dobra, wiesz co? Aha, bo mogę podjechać temerem. Tu. Dobra, zawsze coś. Tego wykończymy tak. Ta ciężarówka pewnie zasłania. Wydaje się, że powinien wjechać tutaj. Okej. O, dobrze. Najchętniej to bym go rozwalił tym.
No nie będzie miał zasięgu z tego. Dobra, ale tak, kolosem się wycofujemy. Remiksem zrobimy przygwożdżenie. Chociaż czy ja wiem, zostawmy tą rakietę jeszcze na coś nieprzewidzianego. No, to jest dobra pozycja. Ale tu go nie widzi. To jest dobra pozycja. Jeszcze Wojtasem. Róbmy też wartę. A tu się zbunkrujmy. W następnej turze go wykończę. Gdzie walił w Remiksa? Pudło, dobrze. Pod ostrzałem ma mniejszą celność. No. Wiedziałem. Trochę się za długo pieszczę tutaj. Aż kurde. Potrzebuję tu temera szybko. On jest chyba tu za drzewem, za daleko. O cholera. Dobra, ale spodłował. Za pięć. Okej. Nie doleci ta rakieta tam. Kurde. Dobra, weź go wykończ. Dobra, i teraz Remiksem. Tu jest Tamar. Tu jest Wojtas. Kurde. Dobra, tutaj dodajmy. Może kurde jakoś tak, żeby tu zwrócił uwagę. Nie, ale on jest ranny. Okej, okay, warta lepsza. I tu warta, nic na razie nie mogę poradzić. Będzie strzelał do kolosa. Nie, dobrze. No i... wali. Oj, ta spudłował, kurwa. Za drzewem się schowa pewnie. No dobrze, biegnie. Dobrze. Nie ma warty. Więc podjedziemy tu. I go wykończę. Chyba, że... nie. Nie, no dobra, już nie ma sensu. Wykończ go. Dobra. No i teraz tutaj się zasadźmy na tego ostatniego. Nie ma problemu.
Warta. Remix. Remix, no to przysprintujemy trochę dalej. Bo nie, bo jakąś w razie czego szybką rakietkę damy. Będzie tu. Jakoś dziwnie trzyma ten. I tym RM. Myślę, że my możemy sobie aż tu podjechać. Okej. Dowódco, zbliżają się nowe kontakty. Warta. No i tutaj temerem zaraz to korzystamy. O. Jeszcze dostaną łomot. Dobra. Teraz temer. Weź wypłosz tego. Czy wypłosz? Niech zużyje strzał. No dawaj, dawaj. I teraz może Malinowskim. Zaraz tylko zobaczę, czy... Kolosem już tu dojadę, tylko chciałem zobaczyć, czy Malinowskim bym zdjął tego. 88. No, spróbujmy. Dobra, załatwione. No ale to już kończymy. Już to za długo trwa. Nasz agent dotarł z danymi do miejsca ewakuacji. Uderzeniowy jeden może tam zostać i zlikwidować resztę siłek ZOL, albo udać się do punktu ewakuacji. Cel uaktualniony. Aha, czyli muszę teraz wycofać resztę ludzi. Albo wykończyć tego jednego gościa, który został chyba. Remixa dajmy tu i przeładujemy. Tą kozordem też już trzeba się cofać. O cholera jest. O, ale spudłował na szczęście. Szmaty pyry ty. Jeszcze się wycofajmy. Lepiej. Dobra. Okej. Gdzie on był? Ale tak nie będę miał zasięgu. Temerem stawię się tak, zrobię wartę. Tą kozordem też zrobię wartę, a Wojtasem już się wycofam. Mogę wyrobić im wartę, dobrze. Chcesz zakończyć zarządzanie? Nie, nie, kontynuuj misję. Aha, no dobra, to bez sensu jest ewakuowanie się, bo to będzie jakby nieudana misja. Dobra, widzę go. Tu całkiem sporo. Okej, okay, a czy widzi go Malinowski może teraz? Jest. Kurde, nie przeładowane. Dobra. Okej. Okay. A jakbym... No nie.
Warta. No i weź się jakoś ładnie nadziej teraz, no. Dobra. Dobra, i Malinowski może... Jeszcze raz zrobimy w takim razie celowanie. Może by rakietą nawet. O, pięknie. Potem Malinowski ewentualnie poprawi. Tylko tak, żeby... O. Nie zniszczyć tego czegoś. Co, teraz go nie widać? D. O, teraz go widać. Dobra, 80. W razie czego temer go zdejmie, a ja tu chcę sobie... Ach, coś tam się zrypało. Bez sensu. Dobra, zabijesz go temer? Dobra. Zabezpieczyliśmy agenta i dane. Doskonale. Dobra robota. Dalej. No i nowe awanse. Wrócił. Jeszcze w Egipcie się znajduje baza EXO. Rozszyfrowywanie danych zwiadowczych zakończone. Obliczam możliwe położenie obiektu EXO. Mhm. Dobra. Awansujmy sobie żołnierzy. I na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Okej. Okay. Zdolności. A, już będzie pułkownikiem. Możliwe wystrzelenie do zwykłych rakiet w drzwi 1 podczas jednej bitwy. Chaos, przywożenie i wszystkie zdolności obszarowe zadają dodatkowe obrażenia, zależnie od poziomu technologicznego broni. Aha. Wszystkie obszarowe obrażenia. Nie, to wolę to. Dwie rakiety fajne. Ze zwykłych rakiet wali. Spoko. To się też przydaje do niszczenia osłon. Tom Kozor też awansował. Wola przetrwania. Nowe szkolenie. O. Aha, no tak. Znajduje się poziom przeciwnik się nie skrzyży. Wszystkie zwykłe obrażenia zostają zmieszane. Dwa. Super. Ekstra. Major. To się jeszcze awansował. Aha. Temer. O kurde, a tam... Wojtas chyba będzie mocno ranny. No i niewrażliwość na trafienia krytyczne. O, super. Instynkt zabójcy. Teraz użycie strzelania w biegu daje dodatkowe bezpieczeństwo. Do końca tury. To chyba fajniejsze jest. Tak. Dobra, słuchajcie. Tak sobie poszła ta misja. Wojtas mocno ranny na 15 dni do końca tego miesiąca, a ile się nie mylę, tak, już go nie będę mógł wysłać na misję, ale nie jest tak źle. 107 kas dostałem. To była misja w Japonii, a nie zmieniło to zagrożenia niestety. I w Egipcie mamy bazę Exalt. Dobra, dzięki za oglądanie i do usłyszenia.